mam na imię Topol Artur, jestem tatusiem Kamilka, który cierpi w szpitalu i proszę wszystkich ludzi z całej Polski o modlitwę za mojego synka. Bardzo z góry dziękuję. Kiedy dowiedziała się pani o tym, że pani brat jest ciężko poparzony? W poniedziałek, poparzony? Jak byłam w pracy, to tata do mnie roztrzęsiony zadzwonił, zapłakany. Jeszcze nigdy w życiu nie słyszałam go w takim stanie. W ogóle to miałam czarne scenariusze, bo powiedział tylko, że chodzi o Kamila, a jak już słyszałam po prostu w jakimś stanie mój tata, to po prostu myślałam, że nie wiem, że Kamil został zabity czy coś, tak? Miałam czarne scenariusze. No ale jak powiedział właśnie, że jest poparzony i połamany, no to trochę miałam ciut nadziei jednak, tak? Że żyje, tak? Że nie został zamordowany czy coś, tak? No bardzo współczuję mojemu bratu. Jest mi ciężko bardzo z tą myślą, bo żadne dziecko nie zasługuje na takie coś. Podwójnie po prostu teraz, podwójne mam teraz takie myśli, że po prostu myślałam, że skoro się dowiedziałam o braciach, to że oni chociaż jednak będą mieć jakieś normalne dzieciństwo i w ogóle. A tu się jednak okazuje, że no, mają podobną sytuację jak ja miałam, tak? Tylko że no, Kamil jednak miał gorszą. I no, nie sądziłam, że dojdzie do takiej tragedii. Mam żal do matki, że pozwoliła na takie coś, że w ogóle tak traktowała dzieci, bo żadna matka, która taka jest, nie zasługuje w ogóle, żeby mieć dziecko. Do sąsiadów mam też pretensje, którzy tam mieszkali, też nic nie widzieli, nie zauważyli, nie słyszeli, że po prostu taka znieczulica jest, tak? Że nikt nie zareagował na to, co tam się działo w ogóle. Przecież Kamil musiał płakać, to musiał No na pewno, przecież on na pewno był z bólu. Jak on został oblany, czy nie wiadomo co, przepalany, tak? Przecież każde dziecko by wrzeszczało z bólu. Rozmawiałam z tatą, prosiłam, żeby coś z tym zrobił w ogóle, ale nie wiem, może po prostu nie potrafił się za to zabrać. Nie był na tyle czasu. Może i czasu, ale myślę, że może też nie był na siłach, bo nie wiedział po prostu jak, kto mógłby mu pomóc w tym, tak? W toku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw dwóm osobom. 27-letniemu ojczymowi 8-letniego chłopca oraz 35-letniej matce. Dawidowi B. prokurator zarzucił, że 29 marca bieżącego roku usiłował pozbawić życia swojego 8-letniego pasierba, polewając go wrzątkiem oraz umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób podejrzany spowodował u pokrzywdzonego ciężkie obrażenia ciała w postaci licznych oparzeń głowy, klatki piersiowej oraz kończyn. Prokurator przedstawił także Dawidowi B. zarzut znęcania ze szczególnym okrucieństwem nad 8-letnim pasierbem poprzez bicie i kopanie go po całym ciele oraz przypalanie papierosami. W ten sposób spowodował u niego obrażenia ciała w postaci licznych złamań kończyn oraz ran oparzeniowych. Przesłuchany przez prokuratora Dawid B. przyznał się do popełnienia tych przestępstw, jednakże odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie. Natomiast Magdalenie B., matce chłopca, prokurator przedstawił zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz udzielenia pomocnictwa mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. Oni mają swoje życie, ja mam swoje. Ja tu nie, źle przebywam, ani nie nic. No dalej jest pan tutaj, no, przyszedł pan tu. To co pan no do sąsiadki przyszłem na kawę i tyle. Były jakieś niepokojące symptomy? Znaczy, tak jak mówię, no Fabian w ogóle nie mówi, a Kamil tylko jakieś pojedyncze słowa, no to tylko mówił, że Dawid głupi, Dawid zły. Aha. No i po prostu pokazywał tylko ślady, że Dawid mu to zrobił. Bo ja się pytałam, kto ci to zrobił? Kamilku? Ale kto? Kamil pokazywał, tak? Na ręce tylko mi pokazywał, to mówię, Kamilku, kto ci to zrobił? On, Dawid. A to były, co to były siniaki? Znaczy poparzenia po papierosach. Bo ja sama mam taki ślad, bo mnie pan jeden przypalił kiedyś w dzieciństwie niechcący, bo się nawet przewrócił, pijany był, więc wiem jak to wygląda. A dlaczego chłopcy nie mówią, takie mają opóźnienie? No myślę, że są opóźnieni w rozwoju i zastraszeni też, to też pewnie na to wpłynęło, że nie mówią, tak? Nie chciała pani jakoś zainterweniować wtedy już właśnie? Znaczy zainterweniować, no myślałam, że tata zainterweniuje, tak? Bo on jest ojcem w końcu, tak?
A co tata? No ja mu mówiłam, zrób coś z tym, tak? Aha. Wezwij, nie wiem, policję, zgłoś to do MOPS-u, nie wiem, no niech te dzieci zabiorą, skoro tak jest tak w tym domu, tak? On mówi, że on się tym zajmie i w ogóle, no i widzi pan, ja bym wiedziała, że aż jest tak po prostu strasznie w tym domu, to ja bym coś zaczęła robić. Wcześniej bym coś zaczęła z tym robić po prostu. No bo tym bardziej, że pani jej sama mówi, że jest ofiarą przemocy i pani wie, jak to boli. No. I nie życzę żadnemu dziecku żadnych takich krzywd. Każde dziecko powinno moim zdaniem wtedy trafić do jakiejś rodziny, która naprawdę kocha dzieci, tak? I chce te dzieci. Niektóre rodziny nie mogą mieć dzieci. O wypadku dowiedziałem się w poniedziałek przez od byłej żony, bo dzwoniła do mojej narzeczonej i narzeczona do mnie zadzwoniła, żeby przyjechać, bo Kamilek jest, że lekko rzekomo poparzony, żeby przyjechać i jechać z nim do lekarza. I ja wtedy przyjechałem do domu i się wykąpał do siebie, przebrałem się i pojechałem tam na stradą i się pytam Magdy, gdzie jest Kamil, to wyjechała z buzią, tam leży. I jak weszłem, to zastałem go w tragicznym stanie. Cały był poparzony i zaraz zadzwoniłem na 112 i zadzwoniłem i pogotowie wezwałem i zaraz policja przyjechała, a moją byłą żonę op***em. Powiedziałem, dziewczyno, coś ty zrobiła z tym dzieckiem, zobacz jak on wygląda. Czy oni nie chcą iść do mamy, do taty, bo Dawid ich bije i ten przepalał papierosem Kamilka, bo Kamil tak mówił. No, jak każdemu zgłaszałem, nawet w sądzie tam kuratorowi zgłosiłem, że ten to powiedział, że się nic Kamilkowi nie dzieje, a później w poniedziałek wysyłali my zdjęcie tam do Olkusza. Czyli próbował pan wcześniej kogoś poinformować, tak? Kuratora, opiekunów z MOPS-u czy z sądu? Kogo pan informował? Kuratora z Olkusza, tam jak mieszkali jeszcze w Olkuszu, oni się przeprowadzili z powrotem do Częstochowy. I w jaki sposób zareagowano? A w Częstochowie były jakieś sygnały? W Częstochowie to zgłosiłem do byłej kuratorki, zadzwoniłem, wysłałem zdjęcie i zadzwoniła i powiedziałem, i mówi tak, no widzę pani to, że co się stało, no i mówi, że na razie nic nie może zrobić, bo nie jest na razie moją kuratorką.